Zadanie. Oblicz pole zacieniowanej figury przedstawionej na rysunku obok, będącej częścią kwadratu o boku długości 1. Przyjmij, że białe półkola są przystające i styczne. Zapiszmy informacje wynikające z treści zadania. Boki naszego kwadracika są równe 1. Warto zauważyć, że jeżeli chcemy obliczyć to szare pole, należy od pola dużego kwadracika odjąć tak naprawdę dwa pola kół, ale będzie problem. W jaki sposób obliczyć promień naszego koła? Możemy tutaj sobie zaznaczyć środki tych półkoli. Jeżeli teraz połączymy środki tych półkoli, otrzymamy również kwadrat. Bardzo charakterystyczny. A na brzegach otrzymujemy trójkąty prostokątne. I teraz zauważ, cały bok jest równy 1. To połowa takiego dużego boku jest równa po prostu 0,5 i tu też również 0,5. Jeżeli ten trójkąt przerysujemy na dole. Zauważamy, że jest to charakterystyczny trójkąt. Tu ma kąt prosty, tu ma 45 stopni, na dole również ma 45 stopni. I mamy charakterystyczne wzory A, A, A pierwiastek z dwóch. Jeżeli ten bok jest równy 0,5, ten jest równy 0,5, to ten bok będzie równy 0,5 pierwiastek z dwóch. Więc może na rysunku zapiszmy, że ten i ten bok mają 0,5 pierwiastek z 2. Tutaj również 0,5 pierwiastek z 2. Ale warto zauważyć, że ten bok czerwonego kwadracika jest dwukrotnością promienia. Dlatego możemy zapisać, że promień jest równy. 0,25 pierwiastek z 2. I tutaj również mamy to samo. Dlatego, może napiszmy już poza rysunkiem, promień jest równy 0,25 pierwiastek z 2. Obliczmy podwójne pole koła. Rozumiesz, tutaj mamy półkole, tu mamy półkole łącznie całe koło. I na górze, i na dole również mamy. Półkola, co daje nam drugie koło. Wzór na pole koła to Pi r kwadrat, ale my liczymy dwa koła, więc na początku dwójka. 2pi przepisujemy, w miejsce r stawiamy właśnie tę oto liczbę. Tutaj sądzę, że łatwiej będzie nam się liczyło w ułamku zwykłym, więc 0,25 zamienię na 1,4, pierwiastek z dwóch i do kwadratu. I liczymy. 2 pi przepisujemy, 1 czwarta do kwadratu to jest 1 szesnasta, kwadrat z pierwiastkiem się redukuje, wyjdzie nam 2. I teraz skracamy dwójkę. Z 16 skrócimy to 8, I teraz jeszcze raz ta dwójka i ta ósemka się skrócą, wyjdzie nam 4 w mianowniku, więc napiszmy, że to jest 1 czwarta pi. Poleń kwadracika. To rzecz jasna to jest 1 do kwadratu, czyli 1. Zatem możemy wrócić do podstawowego naszego zapisu. Od pola kwadracika, czyli od jedynki, odejmujemy 2 kółka, 1 czwartą pi. To już jest wynik. Jeżeli ktoś chce podać wartość przybliżoną, można w miejsce pi wstawić 3,14 i wtedy użyć kalkulatora i wykonać obliczenia. My jednak zadowolimy się tym wynikiem. Napiszemy jeszcze odpowiedź. Zacieniowane pole figury wynosi 1 minus 1 czwarta pi.